Siemanko, tutaj wasz ulubiony youtuber. Dzisiaj będę was uczył najdłużej wyczekiwaną chyba sztuczkę jak na razie, czyli 1.8. 1.8, czyli obrót wokół własnej osi o 180 stopni. Na samym początku podskoczycie sobie na nogach o 360 stopni i wtedy intuicyjnie ciało wam podpowie, w którą stronę się kręcić. Pamiętajcie, aby poprawnie wykonać rotację, musicie mieć dobrze ułożone nogi. W moim przypadku będziemy się uczyli jazdy z prawą nogą z przodu, czyli będziemy się kręcili w lewo. Dzięki temu tylna noga będzie wypychała nam rower do strony rotacji. No i analogicznie, jeśli będziecie jeździli z lewą nogą z przodu, kręcimy się wtedy w prawo. Może być też taki przypadek, tak jak ma właśnie Bartek, Banan, że jeżdżą z prawą z przodu, kręcą się w prawo. Ty, ale jeżdżę z lewą z przodu. No to odwrotnie. I co wtedy? No i wtedy... Mówi, że nie umiemy jeździć? Nie umiecie. Głupi chłód, nie liczy się. Jeśli już zaczynacie od zera, nauczycie się poprawnie. Podstawę mamy ogarniętą. Teraz możemy przejść do pierwszych prób rotacji. Aby zakończyć ten trik, trzeba go odwinąć, a filmik z fajki macie tutaj. 1.8 do fajki będzie naszą trzecią fazą dzisiejszej nauki, a na początku zaczniemy od kutera i bęku, gdzie wszystko wam wytłumaczę. Najeżdżamy na bęk z optymalną prędkością. Jeśli już czujecie, że zwalniacie coraz bardziej, że zaraz staniecie, robicie łuczek. No i w momencie, gdy już macie odpowiedni łuczek, podskakujemy, obracając się do tego głową. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze rotację inicjować głową. Machacie się za plecy, za bark, żeby najlepiej zobaczyć tył. Jak już opanujecie taki podstawowy obrócik, na obrót w sumie, no to możecie przejść również na kłoter. Pamiętajcie, aby wybijać się nie za wcześnie, nie za późno, dopiero wtedy, jak prędkość wam się kończy. Jak już nawrocik sobie obcykacie, no to możemy przejść do nauki tego triku na flacie. Standardowo, za wolno, nie wolno, nie bójcie się prędkości i dzięki temu łatwiej będzie wam odwijać fejki. Pamiętajcie o mocnym łuczku, kręcenie głową i wypychanie nogami korby. Naukę 1.8 na pewno przyspieszy wam i ułatwi piramida taką, jak my tutaj mamy. A czemu? Bo robimy obrót o 90 stopni. Aha, nie wiedziałem. No. Dzięki za protipa. Pamiętajcie przede wszystkim, żeby robić to z bany hopa, a nie z młota, czyli nie podskakujemy dwoma kołami naraz. Pokaż klasycznego młota. Umiesz w ogóle? Młota normalnego? No zrób 1.8 z młota. Ale tak nie tak robi. Szczerze to, nie robi. Szczerze to wygląda jak twój klasyczny 1.8. Nie, nie. Czyli co, przednie kółko podnosisz mocno, tak? Przednie koło obroć. I tył, tak. A nie dwa koła naraz. Dokładnie. Jeśli już nauczycie się kwestii kręcenia, powinniście się nauczyć jeszcze kwestii balansowania i odbijania na fejki. Zależne jest to od prędkości i czystego lądowania. 180 można wykonywać praktycznie w każdej linii, na każdej przeszkodzie, jak tylko chcemy. Z manuala, nie wiem, z grindów, gdziekolwiek chcecie naprawdę. Ćwiczcie to sobie na spokojnie. Nie zrażajcie się, jeśli wam nie wychodzi. Z czasem na pewno wyjdzie. A jak coś, to piszcie jeszcze komentarze. Na pewno coś doradzimy. To było 1.8. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć następne. Yo!